Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy obrady sesji, prosiłabym o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych wszystkich, którzy zginęli w zamachach terrorystycznych w Paryżu. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy obrady 15 sesji Rady Miejskiej w Kłobucku, zwołanej na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1515. Po sprawdzeniu listy obecności na sali jest kworum, są wszyscy Państwo radni, obrady sesji są prawomocne. Przystępujemy do porządku obrad. Państwo, jeszcze popełniłam pewne faux pas, przepraszam. Chciałam powitać wszystkich zaproszonych gości. Witam serdecznie sołtysów, przewodniczących osiedli, państwa z firmy projektującej, przedstawicieli mediów, kierowników urzędów organizacyjnych, dyrektorów, pana burmistrza, panią skarbnik. Serdecznie witam i przepraszam. Otrzymali Państwo radni porządek obrad wraz z projektami uchwał. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad sesji? Pan burmistrz, proszę bardzo, jako wnioskodawca. Pani przewodnicząca, z uwagi na dyskusję na Komisji Zagospodarowania prosiłbym o wycofanie projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lugota, obręb Biała Dolna. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi do piątka? Pan radny Witold Dominik. Tylko kwestii formalnej, może się mylę, ale proszę o wyjaśnienie. Zgodnie z paragrafem 22 statutu gminy jest napisane w tym paragrafie w punkcie drugim, że załączony do zadania porządek obrad musi, podkreślam, musi zawierać następujące punkty. No i tu między innymi są punkty dotyczące interpelacji, zapytań radnych, zapytań wolnych mieszkańców, wolne wnioski mieszkańców i tak dalej. No, wydaje mi się, że zawiadomienie nie zawiera tych wszystkich punktów. Ja rozumiem, że to jest sesja nadzwyczajna, ale no, chciałem w kwestii formalnej, czy możemy, że tak powiem, przyjąć porządek zaproponowany przez panią przewodniczącą, czy nie powinniśmy go uzupełnić właśnie o te punkty, które zgodnie z paragrafem 22 powinny znaleźć się w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, jeśli nie będę umiała wytłumaczyć do końca, to poproszę pana mecenasa, ale spróbuję. Proszę państwa, istotnie jest pewna taka niezgodność, niespójność między ustawą o samorządzie gminnym i statutem i tym paragrafem 22. Ja przeczytam na wstępie, że sesja dzisiejsza została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Punkt ten stanowi, przeczytam, na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ustępie pierwszym w zdaniu drugim, które mówi, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Oczywiście można do porządku obrad zwołanej w tym trybie zmienić porządek obrad, ale wymagana jest punkt 4. Tego samego artykułu mówi, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ustępie 3 stosuje się przepis ustępu 1a, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. A ten punkt 1a stanowi, że Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z tym, że tu w tym przypadku jeszcze ustawodawca jakby wymaga, aby ten zmieniony porządek był za zgodą wnioskodawcy. Wniosek o zwołanie sesji zgłosił pan burmistrz, dlatego ja oczywiście kierując się tym nadrzędnym przepisem, jakim jest ustawa o samorządzie gminnym,
W tym trybie zwołałam i żadnych do porządku obrad nie wniosłam swoich punktów, o których oczywiście mówi statut gminy Kłobuck. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Tylko tak chwileczkę. Przepis, który pani zacytowała, pani przewodnicząca, mówi o tym, że dołącza się porządek obrad. Jakby to nie wyklucza tego, żeby ten porządek obrad był zgodny ze statutem, prawda? Dziękuję bardzo. Być może tak, ale gdyby te przerwy w sesji były długie, rzeczywiście to prawdopodobnie jeszcze uzgadniałabym z panem burmistrzem, ale sesja była 2 tygodnie temu, kolejna sesja będzie 30 listopada, więc uważam, że ten zaproponowany porządek w dniu dzisiejszym jest wystarczający. Natomiast jeśli pan burmistrz wyrazi zgodę, a radni będą chcieli wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt, to oczywiście będziemy głosować. I jeśli tak zdecyduje Rada, będą wprowadzone. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych wnosi jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Jeszcze zapytam pana radnego Dominika, czy pan zatem wnosi jakieś do porządku obrad punkty, czy tylko pan pytał, prosił o wyjaśnienie? Jeśli pani pozwoli, prosiłbym jeszcze o ewentualną interpretację pana radcy. Proszę bardzo, panie mecenasie. Myślę, że dotknął pan niewątpliwie istotnej kwestii, która będzie wymagała uwzględnienia w ramach prac Komisji Statutowej i niewątpliwie będzie uwzględniona. Na ten moment mamy tutaj sytuację taką, gdzie przepis ustawy niewątpliwie ogranicza możliwości zmian, czyli tak naprawdę de facto decyduje o porządku obrad w tym wypadku burmistrz. Jeśli zwołanie sesji nastąpiło w trybie, który opisała pani przewodnicząca, czyli w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, to sposób procedowania w zakresie ustalania porządku obrad powinien być zgodny z tym przepisem. Nie mam żadnych uwag do tej interpretacji artykułu 20 i poszczególnych jej ustępów, w szczególności ustępu 1 i ustępu 1a, które zostały zaprezentowane przez panią przewodniczącą. W związku z tym powstaje pytanie takie, czy nie mamy kolizji norm pomiędzy artykułem w szczególności 20 ustęp 3 i ustęp 1a, a przepisem artykułu czy paragrafu 22 ustęp 2 statutu. I rzeczywiście ja dostrzegam tutaj taką kolizję. Jeśli taka kolizja występuje, ona oczywiście ma zastosowanie wyłącznie do sesji nadzwyczajnych, bo tam, gdzie sesja byłaby zwyczajna, to tak jak do tej pory się działo, pani przewodnicząca uwzględnia wszystkie te punkty wymienione w paragrafie 22 ustęp 2. Natomiast w przypadku tym szczególnym, w sumie rzadko stosowanych sesji nadzwyczajnych, dochodzi do powstania niezgodności. Ona mogłaby nie wystąpić wtedy, gdyby pan burmistrz od razu to uwzględnił, ale nie ma pan burmistrz takiego obowiązku, że musiał to tak skierować. To w tej sytuacji, rozstrzygając tę kolizję, należy zastosować zasadę, że lex superior derogat legi inferiori, czyli przepis aktu wyższego rzędu musi jakby wyprzedzać normy wynikające z aktu niższego rzędu, a odwracając tę zasadę, akt niższego rzędu musi ustąpić pierwszeństwa aktowi wyższego rzędu. Czyli jeśli mamy normę szczególną wynikającą z ustawy i ona w jakiś sposób pozostaje w kolizji, przynajmniej w jakiejś części, bo przecież nie w całości, z paragrafem 22 statutu, to trzeba dać pierwszeństwo normom ustawy i w związku z tym zastosować ten tryb w taki sposób, jak to zostało określone przez panią przewodniczącą, co nie wyklucza możliwości jakby dostosowania również do paragrafu, do zgodności z paragrafem 22, pod warunkiem, że wystąpiłyby dwa elementy. Pierwszy, zgłoszenie wniosku o zmianę porządku obrad i drugi warunek sine qua non, po prostu zgoda pana burmistrza na to, żeby taką zmianę w porządku obrad wprowadzić. Brak zgody pana burmistrza według mnie pozbawia możliwości zmiany poprzez dostosowanie do brzmienia statutu przez samą radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę uwag więcej do proponowanego porządku obrad.
Jedyna to była propozycja pana burmistrza, aby wycofać punkt 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna. Tak, kto z państwa radnych jest za tym, żeby ten punkt z dzisiejszych obrad został wycofany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podaję wynik głosowania. 20 radnych głosowało za wycofaniem tego projektu uchwały. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został wycofany z porządku dzisiejszych obrad. Przegłosujemy cały porządek obrad już z tą wprowadzoną zmianą. Kto z państwa radnych jest za ustaleniem porządku obrad dzisiejszej sesji bez punktu 5? Wtedy sprawy różne byłyby punktem 5 i zamknięcie obrad punktem 6. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za proponowanym porządkiem ze zmianami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 osoby, 4. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Za, przeciw, 4. Czyli za 17. Podaję wynik głosowania. Za porządkiem obrad przedstawionym przeze mnie z tą wprowadzoną poprawką głosowało 17 radnych, 4 radnych było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przegłosowany. Przystępujemy do punktu 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/5/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 gminy Kłobuck. Panie burmistrzu, kto będzie referował? Pani skarbnik, proszę bardzo. To może już króciutko. Zmiany przewidują wprowadzenie nowego zadania w zakresie lodowiska na rynku imienia Jana Pawła II, korekta nakładów i zobowiązań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększenie środków na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej do kwoty 59 040 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Proszę pana przewodniczącego Janusza Solucha, Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zagłosowało 12 osób, wstrzymała się jedna, przeciwna jedna osoba. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/5/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 gminy Kłobuck? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Jeden radny był przeciwny. Nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała ma nadany numer 122/15/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. Panie burmistrzu, kto będzie referował? Pani skarbnik, proszę bardzo. Jeśli chodzi o projekt uchwały, zmiany dotyczą jedynie planu wydatków budżetowych i wszystkie oszczędności z działów w zakresie działalności usługowej, bezpieczeństwa publicznego, obsługi długu, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej wędrują na działalność w zakresie Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej. Nie ma błędu rachunkowego. Przeliczyłam ponownie działy. Zagospodarowane jest 119 805 zł, przy czym z działów na pierwszej stronie to jest kwota 115 000 zł i z działu 904
805 zł i to wędruje w wysokości 109 805 zł na drogi publiczne gminne i wspomniane wcześniej dział gospodarki komunalnej, oczyszczanie miast i wsi, kwota 10 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji, pan przewodniczący Janusz Soluch. Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. Zagłosowało 13 osób, wstrzymała się 1 osoba, przeciwne 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 1 osoba. Podaj 20 przeciw. Podaję wynik głosowania. Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała została podjęta, nosi numer 123/15/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku. Kolejnym punktem będziemy procedować projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno. Panie burmistrzu, kto będzie referował ten punkt? Pani kierownik Jagielska, proszę bardzo. Ja przedstawię państwu panią Anię Olbromską-Matusiak, która jest głównym projektantem planu zagospodarowania przestrzennego. Przypominam, że firma Budplan, której pracownikiem jest pani Ania, opracowywała również dla gminy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Także mieliście państwo przyjemność już poznać panią Anię. No i przejdę do meritum, tak. Ponieważ w ostatnim czasie Sejm wprowadził szereg zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących procedury opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoliliśmy sobie państwu przedstawić ten projekt planu na dzisiejszej sesji z tego powodu, że o ile ustawa krajobrazowa w artykule 12 ustęp 3 wskazywała, że do procedur opracowania planów wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe, to o tyle ustawa o rewitalizacji, którą została opublikowana 3 listopada, a wchodzi ona w życie z dniem 18 listopada, tak przynajmniej wyczytaliśmy na stronie sejmowej. No i w innych takich kalkulatorach prawnych również jest ta wskazywany dzień wejścia w życie tej ustawy na 18 listopada. Ta ustawa o rewitalizacji zawiera szereg istotnych zmian do procedury opracowania planu. I ustawa ta nie przewiduje jak gdyby takich przepisów przejściowych, czyli innymi słowy to, co jest w trakcie opracowania, a co nie zostało uchwalone do dnia jej wejścia w życie, podlega jej przepisom. Ustawa ta zobowiązuje burmistrza przy sporządzeniu projektu planu miejscowego do opracowania między innymi uzasadnienia zawierającego obszerne analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy demograficzne, które mają uwzględniać migrację, wykazania przez gminę możliwości finansowania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, która ma służyć realizacji zadań własnych gminy. Mamy opracować bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zmiany dotyczą również zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad planem, w tym również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z tego też powodu przedstawiamy dzisiaj na sesji projekt uchwały, który został opracowany zgodnie z w granicach określonych uchwałą nr 292 z 4 kwietnia 2013 roku. W trakcie opracowania tej dokumentacji planistycznej, co zostało zapisane również w dokumentach przekazanych państwu, wyłączono dwa obszary z uchwalenia. Jeden obszar dotyczy terenu, dla którego gmina nie uzyskała zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. To jest część kompleksów gruntów klasy trzeciej.
oraz teren, dla którego przy ulicy Brzeźnickiej mamy obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uznaliśmy, że tutaj pozostawiamy ten plan, który obowiązuje, nie będziemy dla niego wprowadzać nowych ustaleń. No i tyle pokrótce. Może jeszcze tylko poinformuję, że w trakcie po ogłoszeniu w prasie na stronach internetowych urzędu oraz przesłaniu takich obwieszczeń do sołectwa, do opracowania tego projektu wpłynęło aż 436 wniosków, z czego 420 dotyczyło wprowadzenia zakazu elektrowni wiatrowych na terenie miejscowości Łobodno. A teraz już oddam głos do pani Ani. Dzień dobry, witam Państwa. Może nie będę też jakoś tak szczegółowo już omawiać. Państwo się orientują w procedurze. Ku przypomnieniu, jeśli chodzi o procedurę, to przypomnę, że może tak dalej słuchać mnie. Państwo jakby podjęli uchwałę o przystąpieniu, to był rok 2013, 4 kwietnia i od tego czasu projekt planu był poddany procedurze zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak kolejno, to w skrócie powiem, były ogłoszenia, zawiadomienia wysyłane, następnie był zrobiony projekt, gminna komisja się zebrała, wydała opinię. Następnie był wysłany do uzgodnień i opinii zewnętrznych i kolejnym takim ważnym elementem, który tutaj mieliśmy problem, to oczywiście te odrolnienia, o których pani Alina wspomniała, że mieliśmy na tym etapie problem. Ja osobiście rozmawiałam z ministerstwem, z panem i niestety żadne argumenty nie przemawiały do niego, żeby była możliwość zmiany decyzji, także dosłownie interweniowaliśmy w tej sprawie. Następnie po tym fakcie poczyniliśmy pewne kroki, czyli tak jak pani Alina mówiła, zmieniliśmy zakres tego opracowania planu, żeby te osoby mogły, nie wiem, mają tam część decyzji lub istniejące budynki. Myślę, że to była dobra decyzja w ramach dla tych osób. Kolejna rzecz, no to oczywiście wyłożenie, które państwo odbyło się od 7 września do 5 października. Na dyskusji byłam tu osobiście. W tym dniu mieliście państwo sesję, więc część z radnych też przyszła do mnie, więc udzielałam odpowiedzi, rozmawialiśmy. I do 26 października osoby miały możliwość zgłoszenia uwag. I w ramach tego wyłożenia wpłynęło 14 uwag. 3 uwagi uwzględniono w całości, 2 uwagi uwzględniono w części, a 9 uwag nie uwzględniono. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te uwagi, to powiem tylko tyle. Tu też skontaktowaliśmy się z Urzędem Wojewódzkim, ponieważ bardzo różnie jest w różnych urzędach, to 16 państw, ponieważ my działamy już w różnych, więc niestety każdy wojewoda do tego samego prawa, prawnicy podchodzą zupełnie inaczej. I teraz tak, niektóre urzędy mówią, że w żadnym wypadku nie można nic wprowadzić bez wyłożenia. Natomiast tutaj uzyskaliśmy informację, że możemy coś tam wprowadzić i w ramach tego, jeśli nie tak, w ramach tego, co dało się, po prostu uwzględniliśmy, tak? I to jest tych kilka uwag takich, czy podstawowa zasada jest taka, żeby zmiana nie wpływała na otoczenie, na sąsiadów, tak? Czyli ktoś, kto po prostu składa uwagę, to musi dotyczyć jego działki i to ta zmiana nie może aż w jakiś taki obszerny sposób oddziaływać na sąsiadów. Tutaj były, uwzględniliśmy tak naprawdę likwidację drogi wewnętrznej, która też zupełnie nie obsługiwała żadnych działek, które byliby pozbawieni dojazdów jacyś mieszkańcy. Następnie dodano teren MNU, to tak naprawdę poszerzyliśmy obok istniejący i skorygowaliśmy kilka granic działek, które rzeczywiście, żeby można było na nich inwestować, miały odpowiedni kształt i parametry.
Tak, no ustalenia studium tutaj też są jakby znaczące i nad nami musimy mieć tą korelację. I dzisiaj po tych całej procedurze jesteśmy w miejscu, w którym znowu na drugi dzień, czyli jutro, wchodzi ustawa o rewitalizacji. To, co już pani Alina mówiła. Ja proszę państwa, tak powiem państwu informacyjnie, że dzisiaj w ramach naszej firmy mamy chyba 6 czy 7 sesji. Także to nie są państwo jakimś tam wyjątkiem, ponieważ my też dowiedzieliśmy się dosłownie, chyba ta poprawka wyszła w Senacie, nie wiem tak naprawdę, wcześniej nie było tego. Więc tam, gdzie procedury były na tyle zaawansowane i była możliwość, gminy się decydowały również, tak jak państwo dzisiaj, na uchwalanie tego. Także nie wiemy, co będzie po tym, jak to będzie, jak będziemy się musieli do tego odnosić, co robić, ale nie ma tych przepisów przejściowych, o których pani Alina mówiła. I też tutaj dzwoniłam do Urzędu Wojewódzkiego, akurat Mazowieckiego, do Wydziału Prawnego i rozmawiałam, czy rzeczywiście tak będą interpretować, że to wchodzi natychmiast. I pan powiedział, tak, to będziemy interpretować. Nie ma przepisów przejściowych. Od po prostu dnia wejścia w życie obowiązuje i musimy wszystkie projekty dostosować do tych nowych wymagań. Także to tak pokrótce a propos procedury. Jeśli chodzi o sam plan, to mam nadzieję, że państwo się zapoznali lub nie, jeśli nie, to krótko streszczę. Oczywiście mamy część tekstową, część graficzną, załączniki z uwagami, załącznik o infrastrukturze. W ramach oczywiście tego sporządzania planu powstały takie dokumenty jak prognoza skutków finansowych, prognoza oddziaływania na środowisko. To wszystko, wszystkie te dokumenty, które są wymagane ustawowo. Przede wszystkim ja tylko tu jeszcze podkreślę, że jakby pamiętają państwo, ten plan jest podjęty w ramach zakazu lokalizacji farm wiatrowych i oczywiście te zapisy tutaj w tym planie się znajdują. Jedyna elektrownia, jedna wiatrowa, którą mamy ustalenia dla niej, to jest to 1 PEW. Są odpowiednie ustalenia, tam jest pozwolenie na budowę. Z tego, co na dzień dzisiejszy wiem, jeszcze nie stoi, nie jest wybudowana ta elektrownia. Także myślę, że dziękuję. Jeśli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani projektant, proszę bardzo o opinię komisji. Pan przewodniczący Witold Dominik, proszę bardzo o opinię. A przepraszam, bo tak, pan wiceprzewodniczący dzisiaj prowadził, także proszę bardzo, pan Jerzy Kulej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zagłosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania i uwagi do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Dlatego chciałem ponowić pytanie, ponieważ jest tutaj pani urbanistka. Chociaż odpowiedź, którą udzieliłem pani kierownik Jagielska, mnie satysfakcjonuje, że warto zaryzykować podjąć tę uchwałę, bo moja wątpliwość jest następująca. Czy samo uchwalenie planu miejscowego przez Radę jest warunkiem wystarczającym, czy nie musi on wejść w życie w ciągu 30 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa? Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Z tego, co wiem, taka jest interpretacja, że jest to dzień dzisiejszy, tak, i wchodzi jutro i to wystarczy, tak? Dzień uchwały jest ważny, a nie już kiedy publikacja. Tak, tak rozmawialiśmy, tak Urząd Wojewódzki też to interpretował. Natomiast słucham? Chyba, że jakieś uwagi. No ale to na dzień dzisiejszy tak jest. Myślę, że to co pan, warto podjąć to ryzyko na razie. Mhm. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. Zanim przegłosujemy projekt uchwały, chciałam zwrócić uwagę, że są dwa załączniki jeszcze do projektu uchwały i to są rozstrzygnięcia. O sposobie, ja pozwolę sobie przeczytać sam tytuł. Państwo radni mają to, bo musimy te załączniki przegłosować oddzielnie.
i dopiero potem cały projekt uchwały wraz z załącznikami. Załącznik numer 2 do uchwały to jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno, etap pierwszy. Czy mam czytać całe to rozstrzygnięcie? Macie państwo radni. To tylko pani kierownik. Mogę powiedzieć to? Tak. Przepraszam, bo a propos tej procedury, najlepiej jakbyśmy przeczytali po kolei te uwagi i przegłosowali każdą z osobna. Dosłownie tak jakby pani... Z tego załącznika? Tak, tak, po prostu, rozumiem, żeby państwo przegłosowali, tak. No, ale... pierwsza okay. Uwaga, tak? No, ale... Boże, tych uwag jest dużo. Ja mogę czytać. No właśnie, to proszę czytać, bo tak, to będzie, tak, będzie najłatwiej. Będziemy głosować, bo tu są nazwiska. Nie, nie będziemy już teraz, tylko tak w skrócie, ponieważ proceduralnie prawnicy w urzędach wojewódzkich wymagają, żeby rada pochyliła się nad każdą uwagą. Taka jest wymóg, tak? I po prostu, żeby ten... Ale to nie, państwo już tylko... Głosują, tak, żeby jako załącznik formalnie powiedzieć, że nie uwzględniamy, uwzględniamy, nie uwzględniamy. Tak samo jak jest w tym załączniku, który państwo ten, no, to dosłownie będzie trwało chwilę, tak, nie mamy dużo tych uwag, więc myślę, że... Ale ja mam takie jeszcze pytanie, bo pani sugeruje tak, nie, no i żeby nie doszło do takiej sytuacji, że tak naprawdę radny będzie głosował, no nie do końca, no bo sama mam taką obiekcję. Jak ja mam zagłosować za poszczególną tutaj, jeśli tak szczegółowo zaczniemy rozpatrywać? Mamy. Ale nie. A czego nie mają w tym, na płycie. A na płycie mają radni. Na płycie. Ale nawet ci, którzy mamy tutaj, jak ja mam przed oczami, to jest mi tak trudno tutaj, jak ja mam głosować poszczególnie. Dobrze, to może ja będę czytała tą uwagę i dwa słowa powiem i państwo będą mogli wtedy, no tak to wygląda. Ja miałam sesję, na której mieliśmy 1000 uwag i trwała 2 dni, po prostu 3 dni. I czytaliśmy każdą uwagę. Mhm. Taki był wymóg i dosłownie 3 dni trwała nam sesja na 2 razy. Mhm. To po to, żeby tylko przeczytać tą uwagę i państwo za każdym razem, żeby zagłosowali oddzielnie do każdej uwagi. No, no tych uwag tutaj rzeczywiście no, nie ma. No nie jest dużo, myślę, że no, może spróbujemy, jeśli będą jakieś wątpliwości, tak, to będzie tak, wtedy pani tak, objaśniała. Dobrze? A ja będę za każdym razem pytała. A państwa. Pani za każdym razem, jak ja przeczytam, to pani po prostu... Będę pytała, tak, czy ten... Tak. Ale zgłasza się jeszcze do wypowiedzi pan radny Janusz Soluch, tak? To dlaczego żeśmy na komisji zagospodarowania tego nie robili? Od tego jest komisja zagospodarowania i reszta radnych by głosowała teraz, bo w zasadzie będziemy głosować w ciemno. Nie. W tej chwili nie będę miał czasu na to, żeby analizować, że droga ma być 6 metrów czy 7 metrów. Bo takie, załóżmy, przykładowo daję. I każdy jeden, jest tego bardzo dużo. Jeśli byśmy to zrobili na komisji zagospodarowania, nie musielibyśmy tutaj dzisiaj głosować. 9 uwag w załączniku. Proszę państwa, naprawdę tego nie jest dużo. To jest raptem 9 uwag, które dosłownie nawet myślę, że już byśmy skończyli je może głosować, gdybyśmy po prostu zaczęli to robić. To jest na chwilę. Jeszcze pan radny Witold Ja przeczytam i rozumiem, może... że jest to wymóg formalny, więc może spróbujmy to zrobić, chociaż pierwszą uwagę państwo zobaczą, no właśnie, jak zobaczymy. To działa i tak. I będzie... Dobrze, to ja poproszę, żeby pani była uprzejma przeczytać tą pierwszą uwagę zgłoszoną do planu. Proszę, pierwsza uwaga. Stanisław Wypych, zmiana przeznaczenia gruntów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga nieuwzględniona. Działka położona na gruntach rolnych klasy trzeciej i tu minister nie wyraził zgody. I teraz jakby pani podjęła... Tak. Czy to jest zrozumiałe? No to są takie, panie radny. I tylko, uwagi. Tak. Nieuwzględniona. Czy państwo radni zgadzają się z tą, no bo jak ja mam inaczej zapytać? Nie, jest... Jaki my mamy wpływ na to, żeby głosować, odrzucić tą uwagę? Mogą... A i co? Jaki mamy wpływ? Minister określił jednoznacznie, trzecia klasa gruntu, nie można się budować, koniec, aut. No. I dlaczego my mamy teraz? Ja głosuję przeciwnie, tak jak pani i reszta zagłosuje i co wtedy?
No zaraz powiem, co wtedy. Mogą Państwo oczywiście mieć inne zdanie i wtedy po prostu nie uchwalimy. Ten plan nie będzie mógł być uchwalony, ponieważ i tak to... No, każdy może napisać uwagę, proszę Państwa. Ten, kto pisze tą uwagę, nie musi wiedzieć, jakie są uwarunkowania formalne, dlaczego czegoś może nie mieć. I my w ramach tego wiemy, dlaczego ta osoba nie ma, więc uwaga jest nieuwzględniona. Te uwagi już rozpatrzył burmistrz i to one są przez burmistrza nieuwzględnione. Natomiast Państwo dzisiaj głosują nad tymi uwagami. Tak? I ja Państwu właśnie dlatego je czytam i oczywiście mogą Państwo się wstrzymać od głosu lub nie głosować przeciwnie niż to było. Mogą Państwo to zrobić, ale to co Państwu tłumaczyłam z tymi uwagami, jeśli uwagę uwzględniliśmy, to mówiłam po konsultacjach z Urzędem Wojewódzkim, tak żeby była możliwość, bo każdą uwagę uwzględnioną trzeba wprowadzić zmianę, a zmiany wymagają powtórzenia procedury, czyli wyłożenia i tak dalej, czyli one już są na tyle rozpatrzone i tak uwzględnione, które mogą przejść przez Urząd Wojewódzki i możemy je uchwalić i może być uchwalony ten plan. Mhm. Ale Państwo, chodzi o świadomość tego, że Państwo głosują nad tymi uwagami, tak? Mhm. Oczywiście za chwilę oddam głos, ale ja już teraz Panią rozumiem, że to jest formalnie, że tak. My musimy, bo jest taka, no jest taki wymóg, ale trudno, żeby radny głosował, że jest za tym, aby dopuścić te grunty do zabudowy, jeśli one tak naprawdę no nie mogą być dopuszczone. To jest pewna formalność, którą tak każdy załącznik głosujemy i tu nie możemy sobie na jakąś pozwolić na to, że będziemy nie na złość komuś głosować właśnie za tym, aby tam mogło być budownictwo jednorodzinne, skoro klasa tych gruntów nie przewiduje takiego przeznaczenia. Jest to bardziej w tak, ale oczywiście dopuszczam mikrofon numer 9-10. Radny, nie wiem, pani radna Kotkowska? Tak, proszę bardzo. Ja rozumiem, że jest to kwestia formalna, nie mam na to specjalnie wpływu, ale chciałam się odnieść do innej kwestii. Pani zaczęła czytać nazwiskami osoby, które podejrzewam są pojedynczymi mieszkańcami na danym terenie. Czy tutaj nie obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych? Nie. Czy wnioskodawca wyraził zgodę na udostępnianie jego danych? Proszę bardzo, proszę odpowiedź. W ramach sesji, tak jak rozmawiamy, nigdy nie spotkałam się z zastrzeżeniem, żeby tutaj była ten. Możemy nie czytać oczywiście imienia i nazwiska, natomiast na BIP-ie nie mogą być, muszą być wymazane te imiona. Ale są media z nami, jest nagranie udostępnione w telewizji internetowej, no ale to może być jeden Kowalski, Jan z danej miejscowości, wiadomo o kogo chodzi. Jest to do zidentyfikowania bardzo prosta sprawa. Nie wiem, czy nie wnioskodawca jeden, wnioskodawca dwa, wnioskodawca trzy ewentualnie, a nie danymi osobowymi. To może pan mecenas, gdyby pozwolił się w tej kwestii wypowiedzieć. Nie można, nie można. Czy pan mecenas wypowie się w tej kwestii? Proszę bardzo, panie mecenasie. Na gorąco, bo oczywiście nie byłem przygotowany na powstanie takiej kwestii, ale no, uważam, że w tym momencie uwagi pani radnej są uzasadnione. Przetwarzanie danych osobowych wymaga albo przepisu ustawy, najczęściej wymaga zgody, tak to sobie powiedzmy. Jeśli byłby przepis ustawy, który wyraźnie zezwala na przetwarzanie danych osobowych, to oczywiście ten przepis ustawy uchyla konieczność uzyskiwania zgody. Natomiast tutaj takiego przepisu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma. W moim przekonaniu w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie operowanie po prostu uwagami. Te uwagi w jakiś sposób są umieszczone na liście nieuwzględnionych uwag, bo tu jak już jestem przy głosie, to chciałbym przede wszystkim również zgodzić się całkowicie z tym, co pani projektant tutaj powiedziała odnośnie głosowania tych uwag. Oczywiście powinny być one głosowane w ten sposób, a nie poprzez głosowanie en bloc. Przede wszystkim dlatego, że państwo mogą na przykład rozstrzygnąć o uwzględnieniu uwagi pierwszej, a nie uwzględnieniu uwagi drugiej. W sytuacji głosowania en bloc nie ma takiej możliwości. Radny albo jest za odrzuceniem wszystkich uwag, albo za uwzględnieniem wszystkich. Ma tylko dwie takie możliwości, względnie może wstrzymać się od głosu.
I to jest jak najbardziej zgodne z aktualnym stanem orzecznictwa. Wskazuje się na to, że głosowanie nad tymi wszystkimi uwagami powinno poprzedzać głosowanie nad projektem planu, więc tutaj się całkowicie zgadzam w tym zakresie. Dlatego też najlepiej jest operować po prostu uwagami, a nie tymi osobami, które zgłaszały uwagi, już nie mówiąc, że to uwaga zgłoszona przez osobę X, Y, Z, czy pod taką i taką pozycją, tylko uwaga z pozycji pierwszej, drugiej, trzeciej, bo tryb rzeczywiście jest taki, jak to zostało tutaj przez panią Annę powiedziane, przepraszam, że tak pozwoliłem sobie za panią kierownik użyć imienia pani, ale to jest tryb taki, że po prostu głosujemy nad określoną uwagą, albo ją przyjmując, albo nie. I w związku z tym no, po prostu taka kolejność powinna być, jaka wynika z listy nieuwzględnionych uwag, dlatego że tryb jest jakby dwuetapowy. Najpierw rozstrzyga burmistrz i burmistrz może już sam uwzględnić uwagę. Jeśli burmistrz nie uwzględni, to taka uwaga ląduje na liście nieuwzględnionych uwag i powinna być przez państwa w jakiś sposób przeanalizowana i przegłosowana. W związku z tym zakładamy, że państwo teraz głosują nad każdą z kolejnych uwag, a dopiero potem będzie można głosować nad planem miejscowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się do wypowiedzi pan radny Mateusz Woźniak. Ja uważam, że to jest kompletnie bez sensu, jeśli ja mam w tym momencie głosować za jakimś uwagą, o której nie mam pojęcia, tak prawdę mówiąc. De facto jeszcze nie będę wiedział, czyja to jest uwaga, bo nie będę znał nazwiska. To jest po prostu bez sensu. Mało tego, to się zdarzy pierwszy raz. Ja wiem, pamiętam, że do studium było ponad 200 uwag i nie głosowaliśmy żadnej, tylko było to odrzucone łącznie. A ja na przykład wtedy bym przegłosował inaczej niektóre uwagi, które były w tym studium uwzględnione, tam odrzucone albo przyjęte. Dlatego no, jeśli teraz to zaczniemy głosować po kolei, to jak rozumiem w przyszłości tworzy to precedens do tego, że będziemy głosować wszystkie zmiany planu miejscowego czy studium, wszystkie uwagi. Więc no, trzeba się nad tym zastanowić i takie pytanie, dlaczego wcześniej żeśmy tego nie robili. Dziękuję bardzo. Pani kierownik Jagielska. Biuro Planowania Przestrzennego BUD plan działa na terenie całego kraju. Różnie to jest po prostu przez różnych wojewodów rozpatrywane. Nasz wojewoda dopuszcza możliwość jak gdyby głosowania nad załącznikiem, no bo każdy z radnych zapoznał się z tym załącznikiem. Dzisiaj jest po prostu taka okoliczność, że jest to sesja nadzwyczajna i państwo mieliście materiały wyłącznie na płytkach. Z tego co słyszę, niektórzy radni nie mogli otworzyć lub nie mogli się zapoznać. Oczywiście materiały były również publikowane na stronach internetowych w BIP-ie. I dodam jeszcze jedną rzecz, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykaz dotyczący uwag złożonych do projektu planu winien zawierać nazwisko, imię i adres zgłaszającego uwagę. Także państwo nie mają tego adresu zamieszkania podanego, natomiast my i tak ten adres zamieszkania podamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z mikrofonu numer 4 pan radny Aleksander Tokarz, tak? Proszę. Ja myślę, że posługując się tutaj liczbą porządkową uwagi od 1 do 4, uwagi autorstwa ministra rolnictwa. Myślę, że możemy te uwagi uznać za słuszne, bo przecież minister wydał decyzję z dnia 11.08.2015 roku i wiadomo, że tę decyzję musiał uzasadnić, prawda? Więc on w pełni ponosi odpowiedzialność. Gdyby nas wprowadził w błąd, ponosi odpowiedzialność. Ja myślę, że uwagi w punktach przynajmniej od 1 do 4 możemy je tutaj podzielić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie będziemy głosować. Nie wiem, czy pamiętacie państwo tą uwagę numer 1, czyli zmiana przeznaczenia gruntów na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która nie została uwzględniona. Albo, no nie, to nie możemy. Każdy oddzielnie. W takim razie, kto z państwa radnych jest za, tylko nie wiem, nieuwzględnieniem tej uwagi, która dotyczy zmiany przeznaczenia gruntu na teren zabudowy jednorodzinnej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Piszesz? Trzy? Cztery? Piszesz tutaj? Piszemy. Czyli tak, pierwsza. Za, przeciw, wstrzymało się. Wstrzymały się, tak? Cztery wstrzymały, za 16, bez 20. Czyli podaję wynik głosowania. 16 radnych głosowało za przyjęciem, za nieuwzględnieniem tej uwagi. Boże, jakie to trudne. Przeciwnych nie było, żebyśmy dobrze uchwali. O to mi chodzi. Druga, nieuwzględnieniem, druga kolejności, uwaga, dotyczy tego samego. Zmiana przeznaczenia gruntów na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Również podstawa taka sama jak pierwszej. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby nie uwzględnić tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. Kto, żeby nie uwzględnić. No identyczna sytuacja jak w pierwszej uwadze. Kto z Państwa radnych za tym, żeby nie uwzględnić tej uwagi o zmianie przeznaczenia gruntu na teren zabudowy jednorodzinnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Siedem, czyli za 13. 13 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi. Przeciwnych głosów nie było. 7 radnych wstrzymało się od głosu. Trzecia uwaga dotyczy tego samego. Zmiana przeznaczenia gruntów na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tak samo jak w pierwszym, drugim przypadku przeznaczenie terenu na zabudowę. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby tej uwagi nie uwzględnić? Proszę o podniesienie ręki. My głosujemy, bo powinniśmy, bo my chcemy, żeby to przeszło, tak? No to głosujemy. Nie, nie. Za uwzględnieniem tej uwagi. Ale jak zrobimy koligację, to się plany w ogóle całe odrzucimy. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby odrzucić tą uwagę? Proszę o podniesienie ręki. Nie uwzględnić. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Taka sama sytuacja, tak? Trzecia uwaga została odrzucona. Zagłosowało 13 radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się 7 radnych. Czwarta uwaga dotyczy tego samego. Zmiana przeznaczenia gruntów na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Cztery. 16 radnych głosowało za odrzuceniem tej uwagi. Przeciwnych głosów nie było. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Piąta uwaga. Bardzo proszę, gdyby Pani była uprzejma, omówić. Uwaga numer 5. Dotyczy rozszerzenia zakresu przeznaczenia działki w celu umożliwienia prowadzenia usług w terenie żeby był teren MNU. I teraz uwaga, jest nieuwzględniona z tego względu, gdyż ten teren wokół są tereny MN, tak, tereny MN, w których jest już dopuszczenie 30% powierzchni zabudowy całej lokalizowania usług samodzielnych, czyli z powierzchni całej zabudowy można 30% przeznaczyć na usługi samodzielne. A tutaj Pan chciał po prostu jakby całość, żeby były tymi usługami MNU, więc jest uwaga nieuwzględniona. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej. Tak. Czy jest to jasne dla Państwa radnych? Tak. Czyli głosujemy również za odrzuceniem tej uwagi. Tak. Za nieuwzględnieniem. Tak. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem tej uwagi dotyczących rozszerzenia zakresu przeznaczenia działki w celu umożliwienia prowadzenia usług na teren MNU? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. 18.
Za odrzuceniem głosowało 18 radnych, przeciwnych głosów nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga numer 6. Uwaga numer 6. Zmiana przeznaczenia terenu z terenu rolniczego 9R na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MNU lub na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga częściowo nieuwzględniona. Powiększenie terenu 2 MNU na działkę 180/2 tak, aby spełniał parametry działki budowlanej i można było zlokalizować na nim budynek zgodnie z wprowadzanym przeznaczeniem MNU. Czyli tak w ramach możliwości, to co mówiłam, zostało to poszerzone. Natomiast wnioskowane przeznaczenie pozostałej części terenu rolniczego na budowlany jest niezgodne z ustaleniami obowiązującego studium. Czyli na resztę działki nie możemy powiększyć tej zabudowy, ponieważ byłoby to niezgodne ze studium. Uwaga, częściowo nieuwzględniono. Czyli jak to teraz głosować? Też uwaga częściowo nieuwzględniona, ponieważ... Nieuwzględnienie w części. Tak, części, tak jak tutaj jest. Tak, czyli tak, tu tak. Musimy głosować za nieuwzględnieniem tej uwagi, tylko częściowo. Tak. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby częściowo ta uwaga nie została uwzględniona w tym zakresie, w którym tutaj Pani projektant przeczytała? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? A ta siódemka, to nie wiem, gdzie ona dotyczyła. A tu. Tak. Dwie. Osiem. Wszyscy są? Podaję wynik głosowania. Za nieuwzględnieniem w części głosowało 19 radnych. Przeciwnych głosów nie było. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uwaga numer 9. 7. 7, tak jest, przepraszam. Uwaga 7. Numer 7 i tutaj uwaga, zmiana przeznaczenia terenu z terenu rolniczego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej lub na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. I tu proszę Państwa również dla każdej z tych działek, które była złożona uwaga, studium nie przewiduje zabudowy i w tym momencie wprowadzenie takiej zabudowy byłoby niezgodne z ustaleniem obowiązującego studium, czyli uwaga jest do nieuwzględnienia. Pan radny Witold Dominik. Albo ja mam ten załącznik niewłaściwy, ale między uwagą 6 a 7 zauważyłem tak. Jeszcze jedną uwagę nieponumerowaną, żebyśmy nie zapomnieli tego przegłosować nie. Ewentualnie, albo ja coś źle widzę. To dotyczy innej działki i przeznaczenia. Myślę, że to nie. To jest jeden wnioskodawca. Tak, tylko w dwóch kwestiach. Dwie działki miały i są... Ale ta jest w całości nieuwzględniona. Ta druga. Tak, ta w całości zmiana przeznaczenia na teren zabudowy. Tak, ale no powiedzmy, że częściowo jest, to już mówiliśmy, myślę, że tak, no jest rozbita uwaga na dwie, bo ktoś głosował, na dwie działki, tak, 180/2 i 122. Ale uzasadnienie jest takie samo, także myślę, że. I wniosek jest ten sam, dotyczy tego samego problemu, tak, że też chce przeznaczenia terenu rolniczego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodziny. I również jest, także myślę, że tutaj jest w porządku. Bez numeru. Czyli teraz głosujemy tą, rozumiem, bez numeru, tak? Nie, siódemkę. Bo tam to dotyczyło tego samego. Tak. Czyli siódemkę głosujemy, tak? Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. Siódme. Uwaga numer 7. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ja po uzupełnieniu, ja po prostu to formułuję tak ogólnie, czyli nie mówiłam już o działkach, więc myślę, że w porządku jest z tamtym głosowaniem. Uwaga numer 8. Kto jest przeciw? Jeszcze nie skończyło się. Przeciw nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu z Państwa radnych? Jedna osoba się wstrzymała. 20 radnych głosowało za odrzuceniem, przeciwnych nie było głosów. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Proszę o kolejną. Uwaga numer 8. Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną. I tutaj również jest niezgodność ze studium i uwaga nieuwzględniona. Kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwie,
Ale jeszcze chwilkę. Dwóch. Wstrzymało się. Czyli 20. 18 radnych za, przeciwnych głosów nie było. Wstrzymały się dwie. 19. Jeden nie głosował, mówisz? A dwóch się wstrzymało. No, 18, dwóch się wstrzymało, jedna osoba nie głosowała. Kolejna. Uwaga numer 9. I tu dosłownie cytat. Chcę się dowiedzieć, czy w najbliższym czasie będzie robione w Łobodnie rondo na skrzyżowaniu przy ulicy Strażackiej 1. Jeżeli tak, czy burmistrz Kłobucka ma zamiar wejść na przedmiotowe działki? I uwaga, tu jest nieuwzględniona, ponieważ w ogóle nie dotyczy zakresu opracowania miejscowego planu. W miejscowym planie część działki została przeznaczona pod drogę klasy głównej i tutaj jest jeszcze wyjaśnione, jakie na działce, którą panią interesuje, jest przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, usługowa oraz fragment pod właśnie tą drogę klasy zbiorczej. Uwaga, nieuwzględniona. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden głosował. Czyli 18, tak? 18 radnych głosowało za odrzuceniem. Przeciwnych głosów nie było. Wstrzymały się dwie osoby. Jedna osoba nie głosowała. Tak jest. Kolejna. Uwaga numer 10. Przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową usługową. I tutaj działki zlokalizowane są w terenie MN, w którym dopuszczona jest lokalizacja usług realizowanych, to co mówiłam wcześniej, o przeznaczeniu podstawowym lub wolnostojących, stanowiących maksymalnie 30% powierzchni zabudowy i uwaga, jest nieuwzględniona. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o podniesienie ręki. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 17 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi. Przeciwnych głosów nie było. Wstrzymały się 3 osoby. Kolejna uwaga. 11. Uwaga 11. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową. I tu uwaga jest częściowo nieuwzględniona, ponieważ można było skorygować granice tego terenu MN tak, aby spełniał parametry działki budowlanej. Natomiast wnioskowane przeznaczenie pozostałej części terenu rolniczego na budowlany jest niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem w części tej uwagi? To tu częściowo ona została uwzględniona. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? W każdym terenie jest napisane tutaj. Dwie osoby. 20, tak? Nie, tego nie trzeba. 17 radnych głosowało za nieuwzględnieniem. Przeciwnych głosów nie było. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Nie, tego się nie tam. To... A to? Aha, to już. Gdyby są w protokole musi napisane każde oddzielnie głosowane. Czyli teraz jako, cały zbiorczo? Tak, teraz cały jako załącznik? Zbiorcze rozstrzygnięcia załącznika. Tam to były poszczególne uchwały. Rozumiem. Proszę państwa, jeszcze jedno. A teraz będziemy musieli przegłosować cały ten załącznik w całości. Taka jest opinia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego załącznika w całości, załącznika numer 2 z tymi wszystkimi rozstrzygnięciami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Czy 19? 19 podaje wynik głosowania. Przeciwnych głosów nie było. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Załącznik numer 3. Gdyby pani, czy będzie pani uprzejma przybliżyć?
3. Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno etap 1 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnej gminy oraz zasadach ich finansowania. Tylko przegłosować, tak? Nie trzeba głosować oddzielnie. To jest po prostu załącznik, który jest w ramach całej uchwały integralnej. Tak. Dobrze. Jedynie tylko do tych uwag jest wpisane w ustawie taka predyspozycja, że każdą trzeba oddzielnie. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze uwagi do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno etap pierwszy? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno etap pierwszy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Podaję pod wynik głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymały się 2 osoby. Uchwała została podjęta, ma nadany numer 124/15/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad dotyczący projektu uchwał. Pan radny Dominik. Przepraszam bardzo, powinienem zadać to pytanie wcześniej. Nie mam przed sobą ustawy o planowaniu przestrzennym. Rada nie powinna najpierw stwierdzić jeszcze zgodności ze studium? Jest przed głosowaniem w uchwale, tak? Okej. Okay. Tutaj jest taka sytuacja, że w uchwale mamy w sprawie miejscowego planu i tutaj jest od razu, że stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium, czyli w preambule do tej uchwały mają Państwo od razu stwierdzenie, czyli jakby równocześnie Państwo stwierdzają o studium. Także przepraszam za moje naiwne pytanie, ale taką interpretację czytałem kiedyś, że przed podjęciem uchwały Rada stwierdza zgodność ze studium. Bardzo dobrze, bo są też różne interpretacje tego i nawet oddzielne są uchwały, które najpierw głosuje się nad zgodnością ze studium, a potem dopiero uchwałę. Także tutaj u Państwa na razie jest interpretacja, że może być to w preambule i stwierdza się w ramach głosowania nad całą uchwałą, że to jest też zgodność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, sprawy różne. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, między sesjami wpłynęło do Biura Rady skarga, która była niekompletna. Zwrócono się przez pani kierownik GOPS-u, zwróciła się do osoby, która tą skargę pisała, bo trudno było nawet ustalić, na kogo ona jest, ta skarżąca, ma do kogo pretensje. W terminie wskazanym nie dopełniła formalności, także tej skargi rozpatrywać nie będziemy. Dotyczy oczywiście skarga na GOPS, ale tak naprawdę nawet nie wiadomo na kogo. Także pani nie była, zostało skierowane pismo, nie zareagowała, nie doniosła czy nie dopisała. I nie będzie rozpatrywana. Kolejne wpłynęło do nas za pośrednictwem Rady Miejskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarga na Radę Miejską dotycząca tej uchwały o nieuwzględnieniu interesu prawnego. Dotyczy skierował ją mieszkaniec Białej. Oczywiście pani kierownik Jagielska za pośrednie wszystkie dokumenty prześle do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Również wpłynęło od mieszkańca z Białej do Urzędu Gminy i do wiadomości Rady Miejskiej. Nie wiem, czy do wiadomości, nawet nie pisze, tylko Urząd Gminy Kłobucki Burmistrz i Rada Miejska. Pismo o udostępnienie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Kamyku numer 761/2 o powierzchni 04982 hektara, którą gmina chce nabyć. Oczywiście odpowiedź została skierowana do pana, który zwraca się o udostępnienie operatu szacunkowego.
I to jest wszystko, wszystkie pisma, które wpłynęły do Biura Rady w okresie między sesjami. Chciałam Państwa poinformować, że najbliższa sesja zwyczajna odbędzie się 30 listopada. Nieustalony jeszcze, godzina nieustalona. Będzie to zależało od tego, jaka ilość projektów uchwał spłynie w odpowiednim terminie do Biura Rady. Zostaniecie Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni. Pan Radny Zygmunt Bełtowski. Panie Burmistrzu, ja bym miał taką prośbę do Pana, bo proszę Pana, był robiony most pomiędzy Kierzynem a Białą. To jest droga 491 numer i w Częstochowie już było opublikowane, że jest most gotowy i jest oddany. A proszę Pana, ja już jeżdżę tam 7 dni i nadal jest bałagan, nie ma żadnej ekipy budowlanej. Wszystko jest tam skończone, no, dosłownie skończone wszystko, tylko te zapory poprzewracane, proszę Pana. I to wygląda, nie wiem, jakby gospodarza nie było i może ktoś by się zajął tym, bo ja wczoraj rozmawiałem z dyrektorem powiatowym na ten temat, żeby tą sprawę załatwił, bo proszę Pana, ja miałem dzwonić do Katowic, ale są nasze władze, bo Częstochowa budowała most, a my jesteśmy gospodarzami na naszym terenie, proszę Pana, teraz są deszcze, te samochody, autobusy ciężarowe, PKS-y jeżdżą po polnych drogach i proszę Pana, no, jak tak będzie, jeszcze oni nie zabiorą tych rupieci z tej drogi, to będziemy musieli wziąć jakiś ciągnik czy coś i wyciągać te samochody z tego błota, które teraz się robi na tych drogach polnych. Mnie się wydaje, że to jest bardzo sprawa pilna, bo jak jest już tydzień czasu most gotowy, a tylko zapory się poniewierają, a chcę nadmienić, że proszę Państwa, objazdy to nie Katowica, nie Częstochowa ustalała, tylko proszę Państwa, znaki stawiał nasz powiat kochany, Zarząd Dróg Powiatowych. Ja wczoraj napomniałem dyrektorowi, że ja się tym nie zajmę, to ja przedzwonię do dyrektora Tabora. Jak to tak może być? No i ja bym miał prośbę, panie burmistrzu, że mamy dział chyba, który zarządza drogami i powinien tym tak samo się zająć tą sprawą, no bo to nie pana jest kompetencja przypuszczalnie, bo pan ma pracownika od tego, nie? Ale bym prosił, żeby się tą sprawą zająć, bo to jest straszne utrudnienie dla mieszkańców. Może krótko, panie burmistrzu, ale chcę tylko przypomnieć, że nie ma dzisiaj punktu interpelacji i zapytania radnych, także tylko są sprawy różne mieszkańców. No będzie to 30, także takie tego typu dyskusje musimy sobie pozostawić na zwyczajną. Panie burmistrzu, proszę odpowiedź krótko. No krótko, no w zasadzie pan radny zadał sobie pytanie i na nie odpowiedział. No powiat jest zarządcą dróg wojewódzkich z ramienia i na to dostaje środki, więc jakby trudno obciążać nasze służby tym, że jest tam bałagan. Bałagan może być spowodowany prozaiczną sytuacją, że most jest skończony, ale nie jest odebrany, więc firma jeszcze nie sprzątnęła wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem tego obiektu. Możliwe, że udrożnili to dla, żeby móc przejechać, ale tak de facto jeszcze formalnie nie jest ten most nie jest czynny, więc. Ale tak jak mówię, ja zadzwonię do Zarządu Dróg Powiatowych, aby zajęli się tą sytuacją, bo to jest ich kompetencja, ich rola, za to biorą pieniądze. No my na gminnych drogach nikt nam nie dzwoni z powiatu, żeby zrobić porządek, więc niech każdy robi swoje, będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgłaszają się osoby do wypowiedzi, ale powtarzam, no nie ma dzisiaj punktu interpelacji i zapytań radnych, także przykro mi, nie wiem, czy są na tyle pilne sprawy. Proszę ewentualnie po sesji. Ja nie mogę zmieniać porządku. Sprawy różne, wiadomo, poinformowałam Państwa i zgodziliście Państwo się z takim porządkiem, także przykro mi, ale nie mogę dopuszczać już do głosu. Także sesję uważam za zakończoną. Zamykam obrady 15 sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.